Czym jest Osint i kim są Osintowcy? Od ponad roku dużo słyszy się o Osincie, o samych Osintowcach, i wcale nie jest tak, że są to ludzie, specjaliści od wszystkiego, którzy oczywiście po pierwsze muszą mieć konto na Twitterze i być tam bardzo aktywni, udzielają wywiadów oraz można ich wspierać, finansować w postaci poprzez na przykład Patronita czy też Bajkofi to oczywiście tylko część osintu i osint to coś poważnego i sami osintowcy to w dużej części naprawdę poważne osoby. A tak gdy mówimy o finansowaniu, to oczywiście chociaż nie jestem osintowcem i nie jestem aktywny na moim koncie twitterowym, to zapraszam tych, którzy chcą do wsparcia przez super podziękowanie czy też przez postawienie mi symbolicznej kawy. Ale Czym jest w ogóle Osint? A jest to tak zwany biały wywiad, czyli gromadzenie informacji z ogólnie dostępnych źródeł. Z założenia Osintowcy uzyskują te informacje w sposób jawny i etyczny. Choć to głównie wywiad, rozpoznanie gospodarcze, to oczywiście, tak jak widzimy przez ostatnie miesiące, Osintowcy mogą Zajmować się też innymi rzeczami, pozyskiwaniem informacji na inne tematy, czy to będzie polityka, czy to będzie na przykład tematyka wojskowa, coś, co jest bliskie temu kanałowi. Oczywiście tutaj przykładem może być na przykład zbieranie informacji o ruchach wojsk na podstawie materiałów ogólnie dostępnych, czyli materiałów, do których z założenia mamy dostęp wszyscy. Tylko że nie każdy jest w stanie na przykład dowiedzieć się, które kamerki przy drogach działają, w jaki sposób te informacje pozyskać. No, nie każdy może być osintowcem, ale wiele osób może próbować. Oczywiście tutaj na przykład te informacje o ruchu wojsk mogą być. Zdobywane za, za pomocą social mediów, czyli rzeczy, które wrzucają sami żołnierze, czy, czy też cywile, i na podstawie tego można na przykład wywnioskować, określić, gdzie, kto i w jakiej liczbie się znajduje. To jest coś, czym zajmowali się ludzie od dawna i trzymając się tego naszego wojskowego, militarnego poletka, to jeśli ktoś śledził odpowiednie kanały YouTube'owe, Twitterowe, instagramowe, tiktokowe, telegramowe, mógł na przykład uzyskać informacje, gdzie jaka jednostka, na przykład Polska, może się przemieszczać w jakiej liczbie, po jakich drogach i kiedy to miało miejsce. I tutaj może od razu zaapeluję do wszelkiego rodzaju żandarmerii: to, że rejestracje na pojazdach muszą się znajdować, to coś oczywistego, ale no, to jednak ułatwia sprawę. Więc, osintowcy to ludzie, organizacje, które zdobywają informacje na temat wielu rzeczy. Czy to będzie interesujące nas poletko militarne, czy to będzie ekonomia, czy to będzie polityka. Z białych źródeł. Z rzeczy ogólnie dostępnych. Oczywiście, tutaj źródłami osintu są najczęściej, i tutaj, może. Podzielę to na sześć kategorii, ponieważ najczęściej tak się to robi: media, internet, dane administracji publicznej, publikacje profesjonalne i akademickie, dane handlowe i szara literatura. Zacznijmy od tych mediów, no, gazety, czasopisma, radio i telewizja. Coś oczywistego. Internet to wszelkiego rodzaju publikacje online, blogi, grupy dyskusyjne, i tutaj ogólnie ten dostęp do tych grup dyskusyjnych. Czy też do tych forów, gdzie często wyciekają bardzo nie takie informacje, jakie powinny, powinna być ograniczona. No ale do tego to miejsce, gdzie jesteśmy, czyli YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Tutaj dobry osintowiec, kiedy jest taka możliwość, naprawdę może znaleźć wiele informacji. Później mamy dane administracji publicznej, wszelkiego rodzaju raporty administracji publicznej, budżety, przesłuchania. Książki telefoniczne, nawet konferencje prasowe, strony internetowe, przemówienia. Tutaj oczywiście też można zdobyć wiele informacji, jeśli wie się, co powiązać z czym. Publikacje profesjonalne i akademickie, czyli są to informacje uzyskane z czasopism, konferencji, sympozjów, wszelkiego rodzaju prac i rozpraw naukowych. Czyli na przykład, ktoś, kto chce zdobyć większą ilość informacji, na przykład o Rosomaku, to może po prostu kupić jakieś czasopismo, na przykład polskie, i tam się dowiedzieć dużo informacji. Może jechać na wszelkiego rodzaju targi i sprawdzić, co się dzieje. Może. Na przykład kolejne punkty, dane handlowe, sprawdzić dane bazy danych przedsiębiorstw. Ale dane handlowe to najczęściej oceny finansowe, przemysłowe, coś co dotyczy na przykład przemysłu, ale nie tylko. Jeszcze raz tutaj spojrzę na nasze poletko. Gdy wiemy, ile na przykład dana firma ma przychodu, a wiemy jaka jest cena jednostkowa pojazdu, który sprzedaje i że zajmuje się głównie produkcją tych pojazdów, na przykład, Ostatnio modnych rosomaków, mniej więcej jesteśmy w stanie określić, ile ta produkcja tych rosomaków wyniesie. Jeśli wiemy, ile uśredniając, kosztuje remont jakiegoś pojazdu, możemy policzyć, wiedząc, ile na, ten, na te remonty zostanie wydane pieniędzy, możemy wiedzieć, ile w jakiej części pojazdy zostaną zmodernizowane. I tak dalej. Ostatnią rzeczą jest tak zwana szara literatura. Raporty techniczne coś, co lubi wyciekać na wszelkiego rodzaju grupach dyskusyjnych, patenty, dokumenty robocze, dokumenty biznesowe, biuletyny rzeczy, które są troszkę bardziej techniczne, ale jednak potrafią być doskonałym źródłem wszelkiego typu informacji. Pamiętajmy, że wiele dokumentacji przedsiębiorstwa muszą udostępniać według wymogów prawa. Są też ogólnodostępne rejestry, sądowe ogłoszenia upadłości i cała masa innych rzeczy. No nie mówiąc już na przykład o analizie produktów. Kupujemy coś i analizujemy. No nie zawsze musimy to kupić, więc to nie tylko nasze poletko militarne. To, że na podstawie zdjęć filmików z Telegrama, czy też Instagrama, czy YouTube'a jesteśmy w stanie wywnioskować, że w tym i w tym miejscu było tyle i tyle pojazdów takiej i takiej jednostki. To temat o wiele szerszy i ten Osint to też na przykład informacje, jeśli chodzi o biznes, jeśli chodzi o ekonomię, bankowość, cała masa rzeczy, gdzie wykorzystuje się te źródła ogólnie dostępne. Pamiętajmy, że Osint często może być elementem wywiadu rozpoznania takiego bardziej filmowego, czyli takiego rozpoznania i wywiadu, które kojarzymy ze szpiegami, z takim wydobywaniem informacji w sposób nie do końca legalny. To są rzeczy, które się na siebie nakładają, to znaczy raczej uzupełniają i rzeczy, które da się pozyskać za pomocą osintu, mogą być wykorzystywane również w przypadku tych Informacji zdobywanych w sposób troszkę inny. Przez ten wywiad, w tym znaczeniu filmowym, w tym znaczeniu, w jakim widzimy wywiad najczęściej. A sami osintowcy to są ludzie, którzy zajmują się tym albo już zupełnie zawodowo, jest to ich jedyna praca, albo też w ten sposób sobie dorabiają. Siedząc, analizując, porównując, oglądając dziesiątki godzin nagrań z kamerek. Czy akurat tutaj z jednostki wyjechało trzy rosomaki, czy może dwa, czy akurat w tej jednostce wyjechało więcej tych samochodów, czy mniej, i na podstawie tego, mając odpowiednią wiedzę, są w stanie określić na przykład, jaki procent, jaka część tego oddziału jest na zewnątrz, jaka jest w środku. Tutaj tych informacji, jakie można pozyskać za pomocą osintu, jest naprawdę dużo. Niestety jest to broń obosieczna i my mamy osintowców, inni mają osintowców i to jest coś, co niestety również może być i jest wykorzystywane przeciwko nam. Ta wiedza, która można powiedzieć pochodzi z źródeł takich zwykłych, takich normalnych, niewiele osób przywiązuje uwagę do tego, że kamerki przy drogach Mogą być albo schakowane, albo też dostęp do nich może być upubliczniony, że ten monitoring na przykład jakichś osiedli może być wykorzystywany do tego, że ktoś liczy, jaka jest przepustowość, jeśli chodzi o przemieszczanie się tego typu sprzętu, albo sprawdzanie, jak wielu klientów ma dany sklep, co klienci kupują w tym sklepie i w jaki sposób można to wykorzystać. Pamiętajmy, że OSINT jeszcze raz powtórzę chyba po raz czwarty, to nie tylko ta nasza strefa, nasza pod względem tego kanału, że zajmujemy się tutaj maszynami, pojazdami związanymi z wojskiem, chociaż z założenia nie miał być to tylko tego typu kanał, chociaż zapraszam na mój drugi kanał o motoryzacji, link w opisie, chociaż on też nie miał być tylko o motoryzacji, no ale tak wychodzi. I tutaj oczywiście ta ilość rzeczy, informacji jest bardzo ważna. I taki osintowiec może równie dobrze liczyć, ile czołgów wyjechało z jednostki, gdzie pojechały, jak były przygotowane, jak może też policzyć, jakie jest zainteresowanie ludzi, na przykład różnymi samochodami, jak to przedstawia się na przykład wśród kupujących. Jakie są trendy? W jaki sposób można policzyć, że na przykład ta i ta grupa mająca odpowiednie środki finansowe wybiera taki pojazd, a nie inny? Czy oni wolą na przykład pojazdy z napędem na cztery koła, czy na przykład tylko na jedną oś? Jak ta ekonomia, jak te ich dochody przekładają się na zakupy auta? I może zamiast. Produkcji modelu, w którym stawialiśmy na przykład na pojazdy typu kombi, lepiej zainwestować w suwy. Suwy są modne, produkujemy suwy. I tutaj też Biały Wywiad Osint może być bardzo pomocny. Kolejną gałęzią tak, tego typu rzeczy jest na przykład bankowość. Naprawdę cała masa rzeczy. Rzeczy, których byśmy nawet nie podejrzewali. Pamiętajmy, że ten wywiad gospodarczy, wiedza o naszym na przykład, może nawet nie przeciwniku, ale nawet sojuszniku, wiedza o jego silnych i mocnych stronach, jeśli chodzi o gospodarkę, jest bardzo ważna, ponieważ my możemy na czymś zyskać, my możemy zdobyć informację, że lepiej może to sprzedać albo lepiej tego nie sprzedawać, możemy mieć coś, co może wpłynąć na nasz zysk co jest czymś bardzo, bardzo ważnym. Więc osintowcy to nie tylko ci, co liczą na kamerkach ilość czołgów, które przemieszczają się daną drogą oraz to, gdzie dana jednostka się znajduje, to o wiele szerszy temat i o wiele więcej informacji, bardzo często potrzebnych nawet państwu. Ponieważ osintowcy nie są tylko zatrudniani przez państwo czy też przez jakieś Podlegające państwu wydziały, departamenty, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali, ale też przez firmy. Przez firmy, które również wiedzą, że wiedza to przewaga. Jeśli posiadamy wiedzę, to mamy przewagę. Jeśli posiadamy przewagę, możemy zarobić więcej, możemy być bezpieczniejsi, możemy zareagować pierwsi. No i oczywiście osintowcy tą wiedzę dostarczają. Czy się mylą? Oczywiście. Oni mają tylko wycinek tych informacji i nie zawsze są w stanie patrzeć na to nawet nie szerzej, tylko po prostu z pełną informacją danych. Takie już uroki posiadania źródeł, tych oficjalnych, półoficjalnych, te publiczne informacje są często czymś, o czym nawet nie wiemy, że możemy się do nich dostać. I tu właśnie jest przewaga osyntowców, że oni to wiedzą. Na dzisiaj może dziękuję. Zapraszam na inne materiały, zapraszam na mój drugi kanał, o którym wspominałem. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.